Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku można by powiedzieć, że mamy już taki jubileusz, ponieważ 10. odcinek z serii Klockowe Nowości, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Mam przed sobą taką paczuszkę, jest ona z Allegro i znajduje się w niej kilka, moim zdaniem, ciekawych rzeczy. Postaram się najpierw jakby ściągnąć tą folię, a potem zajmę się otworzeniem pudełka. Mam nadzieję, że tak mi to wyjdzie i nie będzie to trwało jakoś długo, ale widzę, że tutaj jest jakby zaklejona taśma od tego pudełka, więc nie powinno być raczej z tym problemów. Tak jak mówię, paczka jest z Allegro, w sumie nie znajdują się tutaj rzeczy tylko dla mnie. Również w tej paczce są rzeczy dla mojego kolegi Michała. Często sobie po prostu zamawiamy wspólne zamówienia, żeby po prostu zredukować właśnie koszty dostawy. Jeszcze jeden bok mi został do otworzenia i myślę, że już można się dobrać do tej paczki. Jak widzicie, są tutaj nawet gazety, chyba nawet Lego Star Wars, czyli jest to całkiem dobrze zapakowane. Pozwolicie, że ja je tutaj wywalę z kadru i w paczce tak. Są polibagi, to Wam zaraz pokażę, oraz jeszcze takie rzeczy z Nexonites. Myślę, że karton spokojnie mogę zdjąć. Tak się prezentuje zawartość tej paczki. Na początku przejdźmy sobie do tego mniejszego woreczka. Znajdują się w tej właśnie saszetce takie oto dwie folijki z Nexonites. One są akurat dla mojego kolegi, a rzeczą moją z tej folijki jest taki oto kartonik z figurką żołnierza z Nexonites. On jest nowy, nieotwierany, 5 elementów od 6 lat. Numer katalogowy gdzieś tutaj powinien być, właśnie jak możecie zobaczyć, znajduje się on w tym miejscu. Bardzo fajna rzecz, widzę, że kartonik jest w stanie praktycznie no nienaruszonym, naprawdę ładnie się to prezentuje. A w drugim woreczku znajdują się 3 polibagi, oczywiście jeszcze Paragon. Za wszystko wyszło 43,35 już z dostawą, ponieważ to było brane na Allegro Smart. Dla mnie taki oto polibarzek 7224 Kreator z Mikołajem. Dosyć fajna rzecz, bodajże polibag z 2003 roku. On kosztował 7 zł, także postanowiłem go po prostu wziąć, bo moim zdaniem fajna sprawa. Następnie dwa takie polibagi. Tak one się prezentują. To są dwa te same, czyli 3034 Emmet's Peace Offering. Nie znam dokładnego polskiego tłumaczenia, jak coś to Wam się wyświetli. I taki oto polibarzek, jeden kosztował 9,69. Jeden jest dla mnie, a drugi właśnie dla kolegi Michała. No moim zdaniem fajne zakupy w tej paczce. Jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć, ale tutaj ten żołnierz z Nexo kosztował około właśnie też 9 zł. Także moim zdaniem naprawdę fajne zakupy za niedużą cenę. Myślę, że możemy sobie już przejść do następnej paczki. Ta paczka jest większa gabarytowo, ale to nie oznacza, że jest w niej więcej rzeczy, bo znajduje się tutaj tylko jeden zestawik, moim zdaniem bardzo fajny, również zamówiony z Allegro. W sumie jak jest ten smart, to powiem Wam, że najczęściej zamawiam z Allegro, bo nawet jak gdzieś jest taniej, to zazwyczaj ta darmowa dostawa wychodzi po prostu najlepiej z Allegro, więc polecam Wam zakupić smarta, a jak nie wiecie, to w sumie niedawno smart był przez miesiąc darmowy, może jeszcze jest, nie wiem, ale warto zawsze to Allegro Smart kupić, bo to kosztuje 50 zł, a macie darmowe wysyłki przez cały rok. W paczce znajdują się jakieś dwa katalogi Playmobil, to jest coś, co oczywiście mniej mnie interesuje. I jeden zestaw Lego, tak on się prezentuje, czyli Lego Speed Champions 75892 McLaren Senna, czyli taki oto samochodzik, moim zdaniem bardzo ładny. Oczywiście jest to z typu tych bardzo sportowych aut i naprawdę zestawik prezentuje się ładnie. Powiem Wam, że ostatnio się zajarałem tymi Speed Championsami i pewnie teraz na kanale trochę ich się pojawi. Więc moim zdaniem naprawdę fajny zestawik. Jako, że był jeden zestawik w tej paczce, no to myślę, że nie ma już więcej co o tym gadać. Możemy sobie po prostu przejść do następnej paczuszki.
Tak prezentuje się następna przesyłeczka i myślę, że możemy przejść sobie do jej otwarcia. Mam nadzieję, że tylko nic sobie tutaj nie uszkodzę, ponieważ jest to całkiem dobrze zapakowane. Sądząc po gabarycie, no to wiadomo, jest tutaj jeden zestaw, ale jest on tak zapakowany pewnie na styk, więc nie chcę go sobie po prostu przeciąć, że tak powiem, więc dosyć ciężko mi to będzie otworzyć, więc może po prostu ja wam to puszczę w przyspieszonym tempie, jak się próbuję uporać z tą przesyłką. Więc paczuszka jest już otworzona i tak prezentuje się zestawik. No niestety troszkę sobie chyba porysowałem pudełko, ale to raczej nic się nie powinno stać. No niestety, zobaczcie. No to akurat z mojej winy sobie porysowałem, to nie jest raczej wina sprzedającego, ale takie ryski trudno. Samo pudełko jest ogólnie w dobrym stanie, ja i tak ten zestaw mam dla siebie, więc w sumie co mi tam zależy, macie już nawet tutaj cenę, ile zapłaciłem za ten zestaw. Jest to 75884 Ford Mustang z 1968, oczywiście z serii Speed Champions. Tą naklejkę myślę, że można sobie odkleić i zobaczcie, tak prezentuje się ten zestawik z przodu, tak z tyłu i jest to moim zdaniem całkiem ciekawy secik, naprawdę ładnie on wygląda. No i niestety, jako iż ten zestaw już wyszedł z produkcji, no to musiałem za niego, tak jak widzieliście, zapłacić cenę katalogową. I powiem wam tak ogólnie, że no trochę szkoda, że sobie uszkodziłem to pudełko, no ale już w sumie nic nie można zrobić i tak się cieszę, że udało mi się jeszcze dorwać ten zestaw. Wygląda on całkiem przyjemnie moim zdaniem i pewnie też za niedługo pojawi się jego recenzja. Myślę, że też już nie ma co więcej gadać o jednym w sumie zestawiku, więc przejdźmy sobie do następnej paczki. Mam przed sobą teraz takie trzy mniejsze paczki, więc uznałem, że otworzę je dla was na jednym kadrze. Zacznijmy sobie od tej najmniejszej. Znajduje się tutaj jedna rzecz zamówiona przez Allegro lokalnie. Pierwszy raz korzystałem, powiem wam, z tej opcji. Całkiem sprawnie to działa, lecz niestety nie dostałem żadnego potwierdzenia, więc powiem wam, że troszkę się martwiłem o zawartość właśnie tej koperty, ale jak widzicie, doszło wszystko. Mam nadzieję, że będzie się to jeszcze zgadzać. A w tej paczuszce znajduje się jeden polibak, moim zdaniem bardzo fajny, unikatowy, z serii Farao Quest, chyba tak się to powinno mówić, o numerze katalogowym 30091. Naprawdę bardzo fajna rzecz, moim zdaniem ładnie się całe to opakowanie prezentuje, powiedziałbym jak taka jakaś mapa ze starszych okresów, naprawdę moim zdaniem świetny zakup i za ten polibak dałem 26,30 dokładnie, jeżeli się nie mylę. Następna paczuszka pochodzi z OLX-a, więc tutaj wiadomo, martwiłem się trochę o to, czy to nie jest oszustwo, wiecie jak zawsze z OLX-em jest. Można tam znaleźć wiele ciekawych okazji, jednak trzeba uważać, od kogo się zamawia i też, żeby się nie narazić na oszustwo. I w tej paczce znajduje się Trickster, taka oto figurka z DC. Następnie Bazzarro, również z DC. Witrowiusz z LEGO Przygody części pierwszej. Do tego Han Solo, taki oto młody Han Solo. I ostatnią rzeczą w tej paczce jest nowy, nieotwarty polibak ze Scooby-Doo 30601. Naprawdę fajna rzecz. Za te wszystkie 5 rzeczy zapłaciłem bodajże 70 zł. Polibak jest akurat dla jednego z moich kolegów, także o to się nie martwię. Ja już mam tego polibaga w swojej kolekcji, zresztą bardzo fajny. Polecam wam go gdzieś sobie znaleźć. I te 4 figureczki, 10 zł sztuka każda, naprawdę bardzo fajne moim zdaniem. Chyba najbardziej z nich podoba mi się właśnie Trickster oraz Witrowiusz. W sumie ten Bazzaro też jest super, a na młodego Hana nie można narzekać, bo też jest to ładna figureczka. I została już ostatnia paczka do otworzenia, czyli taka koperta. Również jest ona z OLX-a, więc wiadomo, zawsze ma się wątpliwości co do tego OLX-a, bo chodzą jednak te pogłoski, że tam są oszuści, ale mi jeszcze na szczęście nie udało się na takiego trafić.
znajdują się tutaj właśnie takie rzeczy, które zaraz Wam zaprezentuję. Mam nadzieję, że nic się nie uszkodziło. I w tej paczuszce znajdują się cztery polibagi. Pokażę Wam je po kolei. Tylko roztargam jeszcze tą folię. Pierwszy z nich, taki oto z kreatora, 30183. Tutaj widzę, że jest jakby lekko starty, ale to nic. Myślę, że i tak bardzo fajny i ciekawy polibag. Następnie taki oto z LEGO Przygody, 30280. Bardzo fajny polibag. Kolejny z Ninjago. Tym razem taki, 30421. I ostatni już polibag z tej paczki, czyli LEGO Chima, 30254. I za te cztery polibagi w tej paczce moim zdaniem zapłaciłem dobrą cenę, ponieważ 40 zł już z dostawą. Także dyszka za takiego polibaga, moim zdaniem świetna cena. Ogólnie z wszystkich tych zamówień jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Wy możecie w komentarzach napisać, co sądzicie o tych polibagach i figurkach, a my przejdźmy sobie do następnej paczuszki. Teraz mam przed sobą taką paczuszkę z jednej z facebookowych grup i jest to od tego samego pana, co w poprzednim odcinku Klockowych Nowości zamawiałem ten zestaw ze SpongeBoba. Więc otwórzmy go sobie. Tutaj tą całą paczuszkę, jest tu jeden zestaw. Jest to dosyć mocno zapakowane, więc postaram się tego nie uszkodzić. A nie chcę również pokazywać drugiej strony, ponieważ tam są dane moje i tego pana, od którego to zamawiałem. Widzę, że jest to naprawdę dobrze zapakowane. Oczywiście to jest ta kopertowa folia bąbelkowa, ale jest nawet karton, także naprawdę pakowanie jest moim zdaniem bardzo dobre. Myślę, że to mogę sobie już wyrzucić i możemy przejść do zawartości zestawu. Zobaczcie, znajduje się w tym opakowaniu zestaw 3816 ze SpongeBoba, czyli Glowford, bodajże jest to świat rękawic po polsku. Niestety nie ma instrukcji, ale cały ten zestaw kosztował mnie 50 zł, także myślę, że jest to dobra, ale to naprawdę dobra cena. No to co, myślę, że nie ma co więcej gadać o tym zestawie, nie ma tu nic więcej do omówienia, pewnie tym się zajmiemy na recenzji, a powiem Wam, że chciałbym ją za niedługo nagrać. Czas teraz na paczuchę z OLX-a, także mam nadzieję, że wszystko z nią będzie w porządku. Wystarczy, że tylko ponacinam właśnie te taśmy i będziemy mogli dobrać się do zawartości tego pudełka. Ja Wam powiem, że w nim znajdują się dwa zestawy. W sumie jedne z moich największych must have'ów ostatnio, także mam nadzieję, że będą one w bardzo dobrym stanie, tak jak w sumie były na zdjęciach. Już w sumie widać jeden z nich, ale na początku przejdźmy do tego pakunku. Pozwólcie, że odsunę tą paczkę lekko na bok. Wszystko jest w folii bąbelkowej i znajduje się właśnie w niej pierwszy zestaw. Może nie będę tego wysypywał, bo jeszcze mi się jakieś części pogubią. Więc przejdźmy po prostu do tego drugiego pakunku. W pudle są jeszcze instrukcje do tych zestawów. Na razie Wam ich jeszcze nie pokażę, a pudło zdejmę na dół. Więc myślę, że przejdźmy sobie po prostu do otworzenia tej jakby koperty. I nie mylicie się, znajduje się właśnie tutaj ten zestawik, czyli LEGO Przygoda 70818. Dwupiętrowa kanapa Emeta. No niestety pudełeczko jest troszkę zepsute, ale ja Wam powiem, że mnie to w sumie nie obchodzi. I tak ten zestaw miał być bez pudełka. Na szczęście w sumie pan je znalazł, więc i tak nie ma co narzekać, że ono jest lekko podniszczone. W środku widzę zawartość. Sama dwupiętrowa kanapa. Tak się ona prezentuje. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, tak to wygląda. Niestety, no jest ewidentnie zakurzony ten zestaw, więc czeka mnie niemałe wycieranie i sprzątanie. Jeszcze tutaj czułem drugi woreczek i w tym woreczku znajdują się figurki. Ale z tego co widzę, to do obydwu tych zestawów. A jaki ten drugi zestaw jest, no to już Wam pokazuję. 70801, to jest bodajże sala tortur, tak on się prezentuje. No i oczywiście kanapa Emeta. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się dostać te dwa zestawy. Za całą tą paczkę zapłaciłem 130 zł już z dostawą.
Więc moim zdaniem jest to bardzo dobra cena, w szczególności, że ten zestawik w sumie był teraz moim największym must have'em. Bardzo się cieszę, że udało mi się właśnie dorwać ten secik i myślę, że za niedługo możecie się spodziewać jego recenzji, bo naprawdę dosyć szybko chciałbym wam go pokazać. Myślę, że to już na tyle, co chciałem wam pokazać z tej paczki, więc przejdźmy sobie do kolejnej. Kolejne dwie takie mniejsze paczki otworzymy sobie na jednym kadrze, bo w sumie czemu by nie? Zacznijmy od tej koperty. Obydwie te paczki są z Allegro, więc szybko wam pokażę, co ciekawego się w nich znajduje. Na początku ta pierwsza paczka i w środku znajdują się tak. Jedna minifigurka z serii The Lego Movie 2, tak ona się prezentuje. Naprawdę bardzo się cieszę. Oraz dwie nowe, nieotwarte minifigurki z serii 5. Jestem naprawdę zadowolony, że właśnie ostatnio mi się udaje dorwać jakieś takie archiwalne minifigureczki, saszeteczki nowe, nieotwarte. Myślę, że może być z tego ciekawy odcinek. No więc teraz przejdźmy sobie do tej drugiej paczki. Tylko te figurki usunę z kadru. Powiem wam, że niezbyt lubię, jak paczki są zapakowane w tą folię, bo zawsze ciężko się to otwiera, ale przynajmniej zazwyczaj są przez to dobrze zabezpieczone, nic im się nie dzieje, więc to akurat na plus, ale na minus to, że gorzej mi się je otwiera i trochę pewnie będę się musiał z tym pomęczyć, ale mam nadzieję, że nie będzie to trwało jakoś długo, żebyście wszystko mogli sobie na żywo zobaczyć, jak otwieram te paczki. Jeszcze w sumie wystarczy chyba tu naciąć i tą folię będę mógł sobie zdjąć. Więc sam karton mam już w sumie przed sobą i znowu taśmy trzeba poprzecinać. Naprawdę paczka jest dobrze zapakowana i chyba już można przejść do zawartości, albo w sumie, żeby było łatwiej, ponacinam to jeszcze z boku. Szybko to powinno zejść. I zaraz oczywiście pokażę wam, co znajduje się w tej paczce. I tak, w paczce znajduje się taka koperta w sumie. Pierwszy raz się spotykam w sumie z tak dobrym pakowaniem. I taki oto polibak, taki duży polibak, czyli Movie Maker z The Lego Ninjago Movie z figurką bodajże Jaya, jeżeli się nie mylę. Tak to wygląda z tyłu. Moim zdaniem jest to ciekawa rzecz. Za 20 zł w sumie moim zdaniem było warto ją wziąć i następnie koperta w sumie nieużywana i znajduje się tutaj jedna saszetka. Niestety już w sumie widzicie, jaka to jest, pewnie znowu wam to zamarzę, z Lego Przygody 2 i kolejna saszetka, tym razem postaram się, ale w sumie i tak to widać, kolejna saszetka z Lego Przygody 2, czyli jak widzicie takie saszetkowe bardziej zakupy. 5 saszetek z minifigurkami oraz taki oto większy polibak. No ja naprawdę jestem zadowolony. Jeszcze w sumie zapomniałem wam podać cen. Te figurki były chyba po 13 i 11 zł, czy coś takiego. No a te to w sumie nie pamiętam. Pewnie też gdzieś tam od 10 do 15 zł. A ten polibak za 20 moim zdaniem było naprawdę warto. Skoro wszystko to już zostało otworzone, to przejdźmy sobie do następnej paczki. Aktualnie mam przed sobą paczkę, w której znajdują się rzeczy nie tylko dla mnie, ale również dla moich kolegów. Jest ona naprawdę mocno zapakowana, więc pozwólcie, że otworzę ją w przyspieszonym tempie. Więc paczkę mam już otwartą i możemy się już raczej dobrać do jej zawartości, a w niej sporo, naprawdę sporo dodatków z magazynów. Kilka z nich jest dla moich kolegów, chociażby właśnie ten. Te, co są dla kolegów, będę odkładał na prawo, a dla mnie na lewo, żebyście mogli sobie na to patrzeć. Naprawdę jest tego sporo, tych dodatków, i były one w dobrych cenach, ponieważ za taki dodatek za sztukę nas wyszło po 6,25. Moim zdaniem jest to jak najbardziej dobra cena. A jak widzicie, jest ich po prostu ogrom.
i z Ninjago jakieś archiwalne, i z jakiejś Chimy, naprawdę bardzo fajne dodatki moim zdaniem. W szczególności, że są to jednak takie bardziej unikatowe minifigurki, trochę właśnie starsze i naprawdę, jak widzicie, z tego po prostu ogrom. Ta figurka bodajże jest dla mnie, z tego co pamiętam, jak nie, no to najwyżej później ją wymienię. Jeszcze kilka dodatków na spodzie, chociażby taki oto Cole. Ronin jest akurat dla mnie, z tego co pamiętam, Chen również. Cole i Jay to są dla kolegów. A oprócz jeszcze właśnie tych dodatków znajduje się w tej paczce 5 polibagów. Taki oto Shchimy 30250. Następnie 30251, ten mi się chyba najbardziej z wszystkich podoba. Następnie 30265, też naprawdę bardzo przyjemny. 30256, też bardzo fajny moim zdaniem polibek, ale jego akurat mam, więc on idzie na sprzedaż. Taki kolejny tutaj dodatek. I ostatnia już rzecz w tej paczce, czyli polibag z Nexonites 30373. Tutaj są rzeczy dla mnie, jeżeli się nie pomyliłem, z jakimś tam dodatkiem. Po tej stronie mam rzeczy dla kolegów, jak widzicie jest ich naprawdę sporo. Właśnie takie łączone paczki są moim zdaniem spoko, ponieważ oszczędzamy tam jakieś pieniążki, bo jak się bierze zazwyczaj coś więcej u niektórych sprzedawców, to jest to taniej, a dodatkowo możemy sobie rozłożyć koszty wysyłki. To by było już na tyle w tej paczce, my przejdźmy sobie teraz do następnej. Mam przed sobą paczuszkę z jednej z facebookowych grup i powiem wam, że jak widzę to opakowanie, to trochę się martwię o zawartość, no ale co mogę zrobić innego, jak po prostu ją otworzyć. No powiem wam, że jest to dosyć dziwnie zapakowane. Ktoś jakby sam zrobił sobie karton, zlepiając kilka kawałków właśnie. No nie wygląda to najlepiej, ale powiem wam, że mam szczerą nadzieję, że nic w środku nie będzie uszkodzone. Jeszcze tylko w sumie jedna taka tasiemka i chyba już będę mógł się do tego dobrać. Jednak nie, zobaczcie, jest to jeszcze trochę lepiej zapakowane. W środku, powiem wam, znajduje się jeden zestaw. Dosyć dobra oferta była na niego, a chyba w jednym z poprzednich, albo nawet w tym odcinku mówiłem wam, że chciałbym go mieć. Chyba nawet mi się przypomniało w odcinku z przeglądem katalogu, tutaj go będziecie mieli. Mówiłem o tym zestawie, ale no w sumie nie jest to aż tak źle zapakowane. Teraz tak mówię, otwierając to. Więc chyba nie mam o co się martwić. Mam już całe to otworzone. Jeszcze tylko w sumie została folia do ściągnięcia. Już dobrze widzicie, jaki to jest zestaw. I w sumie tak się o to martwiłem. O, tutaj jakiś włos się niestety zaplątał. A nie ma wcale takiej tragedii, szczerze mówiąc. Pudełko jest w całkiem ładnym stanie zachowane. Zresztą, jak sami możecie zobaczyć, no tutaj wiadomo, było jakoś tam gorzej otwarte. Ale dobrze, że to pudełko jest. Oczywiście jeszcze numer zestawu to 70800. No bardzo fajny zestaw, oczywiście z LEGO Przygody części pierwszej. W środku już nic nie ma i znajdują się właśnie w tym opakowaniu klocuchy. Ale jedna najlepsza rzecz, mam nadzieję, że ją tutaj szybko znajdę. O, pozwólcie, że wam pokażę. Zobaczcie, nienaklejone naklejki na ten zestaw. I to mnie właśnie skusiło, żeby od tego sprzedającego go zakupić. Zestaw powinien być kompletny, a do tego to, że są naklejki, mogę je sam nakleić, no to jest moim zdaniem super opcja. Pewnie za niedługo pojawi się jego recenzja, chociaż nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Moim zdaniem bardzo udany zakup, jeżeli chodzi o cenę, to było to 58 zł z dostawą. Przejdźmy sobie więc do następnej paczki. Ta akurat paczuszka pochodzi z Allegro, więc bez zbędnego przedłużania otwórzmy ją sobie. Tutaj jest jedna tasiemka, więc szybko poszło. I możemy przejść do zawartości tej paczki. Znajdują się w niej trzy rzeczy. Bransoletka Lego Dots w kolorze czarnym. Pomyślałem, że jest to taka uniwersalna, więc może gdzieś tam nawet ją bym sobie nosił, jeżeli okaże się to fajna sprawa. Jest to 41903. Następnie dodatki z serii LEGO Dots 41908 oraz największy zestawik właśnie z tej
paczuszki. Pozwólcie tylko, że zdejmę karton. Jest to właśnie taki secik z LEGO Ninjago 71708 Games Market. Naprawdę świetny zestaw. Nie jestem jakimś wielkim fanem Ninjago, ale 9 minifigurek do tego, dosyć ciekawe konstrukcje. Powiem wam, że mnie skusiły, a ogólnie zestawy z tego sezonu właśnie 12 mi się podobają, więc raczej nie będzie to mój jedyny zakup. Za całe to zamówienie bodajże wyszło tam ponad 100 zł i jest to w sumie prezent urodzinowy od mojego brata. Także moim zdaniem fajna sprawa, zestawik bardzo ładny i ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. No to co? Przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany zakupami z tego miesiąca. Udało mi się upolować wiele tych nowszych, jak i starszych zestawów. Czasem też właśnie lubię się pokusić na jakiś zestaw używany, tak jak na przykład ta kanapa Emeta. Gdy po prostu zestaw nowy jest już w wysokiej cenie, no to wolę sobie te kilka złotych zaoszczędzić. Ale jak na przykład w przypadku tego Speed Championsa, to wolę już dołożyć akurat do nowszego zestawu. Również jestem zadowolony z figurek, które mi się udało kupić, czy to właśnie tych z serii 5, czy jakiś z książek oraz gazetek. Naprawdę wszystko to mi się podoba i już nie mogę się doczekać, aż dla was to wszystko zrecenzuję. Co do tych recenzji, to napiszcie mi w komentarzach, co w pierwszej kolejności byście chcieli zobaczyć. Możecie mi też napisać, co wy sobie ostatnio kupiliście, a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!